Rafale, przedstaw nam się, ile masz lat, do której klasy chodzisz? Jestem Rafał Motyl, chodzę do 3D. Mam 18 lat, w październiku skończyłem. Zatem właściwie jesteś na etapie przygotowań do egzaminu dojrzałości. No tak, za miesiąc to już stosunkowo blisko. No właśnie, jak się czujesz przed maturą? Masz jakieś obawy, czegoś szczególnie się boisz? Myślę, że nie, całkowicie wyluzowany. To jest jedyne słuszne podejście. Nie ma się co denerwować. Spoko. Jakie przedmioty będziesz zdawał podczas egzaminu dojrzałości? Prócz podstawowych, geografię rozszerzoną, WOS rozszerzony, wiedza o społeczeństwie. Czy to są przedmioty, które wybrałeś dlatego, że masz takie zainteresowania? Chcesz dalej zawodowo iść w tym kierunku? Tak. Lubię geografię, WOS-em też się interesuję. Zatem jaki kierunek studiów zamierzasz wybrać? Logistykę na Akademii Obrony Narodowej. A co dalej? Jakaś konkretna firma upatrzona? Kim byś chciał być? Gdzie pracować? Nie, może nie konkretna firma, ale właśnie ta branża mnie bardzo interesuje i z tym bym chciał związać swoją przyszłość. A powiedz mi, jakie cechy w takim razie powinien mieć taki pracownik, taki logistyk? Na pewno takie cechy, jakie inni pracownicy, czyli powinien być punktualny, wykonywać swoją pracę tak, jak umie to najlepiej, no i powinien całym sobą wkładać po prostu całego siebie w tą pracę, żeby wychodziła jak najlepiej. A powiedz mi, czy masz w tej chwili, podczas właśnie jeszcze tych przygotowań do matury, czas na rozrywkę, czas dla siebie, czy jest to tylko i wyłącznie nauka, czy raczej znajdujesz też czas na odpoczynek? Może nie tylko nauka, no bo nie popadajmy w paranoję, ale i nauka, po części umiem to po prostu wypośrodkować. A w jaki sposób spędzasz wolny czas? Aktywnie, czy przed telewizorem, jakimś dobrym filmem? Aktywnie. Nie umiem spędzać biernie czasu. Co to znaczy aktywnie? Jakieś sporty ekstremalne być może? Może nie ekstremalne, ale tak. Biegam, ćwiczę, z kolegami się spotykam. To relaksuje bardzo. Powiedz, Rafał, jakie masz plany na wakacje na ten rok? Na wakacje chciałem pracować. Teraz mam dłuższe wakacje, 4 miesiące. No to chciałem pracować, no bo po studiach, w byle jakiej pracy, trzeba, wymagane jest doświadczenie. No i właśnie przez te 4 miesiące chciałem zdobyć jakieś niewykształcenie, a doświadczenie, żeby potem to zaprocentowało i żebym już miał jakieś doświadczenie właśnie w pracy. Czyli co, warto poświęcić wakacje? Warto poświęcić wakacje. Moim zdaniem warto. No i dorobię sobie coś tam. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.